Witam pana Zenona Guzowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Świnoujście. Witam panią Krystynę Dulnik, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta oraz wszystkich radnych członków tej komisji. Witam pana Stanisława Bartkowiaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Również pana Waldemara Buczyńskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta. Liczba pracowników zatrudnionych w świnoujskim oświacie to 1157 osób, w tym nauczycieli 830 osób. 830 nauczycieli zatrudnionych jest w świnoujskich placówkach szkolnych, przedszkolnych. I tutaj rzecz znamienna. 340 nauczycieli posiada najwyższa w klasach 1-3 w naszych szkołach podstawowych. Dzięki dobrej pracy kadry pedagogicznej. Bo że młodzież mamy zdolną, to przecież wszyscy to doskonale wiemy. Dzięki dobrej pracy naszych placówek oświatowych dzisiaj nasi uczniowie w naszych szkołach w wyniku różnych testów, które przechodzą, klasyfikowani są w czołówce województwa zachodniopomorskiego, bardzo blisko im do tych najlepszych wyników w Polsce. Dziękuję Radę pana Zenona Guzowskiego o wręczenie gratulacji i oznaczeń. Thank you.
dziękuję serdecznie. Serdecznie wszystkim paniom. Testy gimnazjalne, średnia 77%. Dziękując za dotychczasowe dokonania, życzę dużo zdrowia, sił i sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Podpisała pani dyrektor Janina Lech.
i pan Janusz Dziękoński. Ja się przyłączę. Proszę. Ślubuję rzetelnie pełnić mam powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tam wytniesz, nie?